Wtorek, 3 września, czas na główne wydanie informacji telewizji TVS. Grzegorz Żądło, zapraszam. Z banerami "Premierze, ratuj kolejarzy" ponad 100 związkowców ze Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności we wtorkowy poranek wtargnęło na tory kolejowe w Katowicach. To odpowiedź na trwające zwolnienia grupowe w PKP Cargo. Zwolnienia mają objąć do 30% zatrudnionych. Poranny protest utrudnił ruch 22 pociągów i trwał ponad 2 godziny. Karolina Komada. Choć opóźnienia w połączeniach kolejowych na węźle katowickim wkrótce będą nieuniknione, to jednak te dzisiejsze nie były planowane. Nie zwalniacie kolejarzy! We wtorkowy poranek grupa ponad 100 związkowców zablokowała tory kolejowe przy ulicy Floriana w Katowicach. Protestowali przeciwko zwolnieniom grupowym w PKP Cargo i Cargo Tabor. Ludzie przeżywają tragedię, mają małe dzieci, pobrali kredyty, pokupili mieszkania i zostają w zasadzie bez środków do życia. Do 30 września w ramach grupowych zwolnień ma zwolnić 4124 osoby w PKP Cargo. I bez względu, czy to są kobiety w ciąży, czy co, żadnych ochron. Po prostu czy 5 lat do emerytury, czy 4, czy 3, wszystkich po prostu do zwolnienia. Prawie 800 osób ma stracić pracę w województwie śląskim. Decyzja o zwolnieniach została podjęta ze względu na trudną sytuację ekonomiczną spółki. Pracownicy nie zgadzają się z nową polityką firmy i próbują negocjować. Dlatego też pracownicy po raz kolejny zdecydowali się na protest. Tym razem w towarzystwie Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. Olbrzymi apel do wszystkich rządzących, do pana prezesa, do prezesa grupy PKP, do pana premiera, tak jak tutaj wisi ten transparent, żeby pan premier ratował kolejarzy, żeby zmienić sekwencję negocjacji, żeby nie zwalniać tych ludzi, żeby nie wyrzucać ich na bruk. Na tym nie polega żadna restrukturyzacja żadnej firmy. Ludzi ciężkie czasy w firmie powinny dotknąć na samym końcu, a nie na samym początku. Liczymy na to, że ktoś przyjdzie po rozum do głowy, że wznowi negocjacje, że zwolnienia grupowe zostaną wstrzymane. Czy tak się stanie, trudno powiedzieć, choć stanowisko zarządu PKP Cargo, które wpłynęło do naszej redakcji, wielkich nadziei zwalnianym pracownikom nie daje. Gospodarka rabunkowa, którą prowadziły poprzednie zarządy pod rękę z tym właśnie związkiem zawodowym, doprowadziła do tego miejsca, w którym spółka jest obecnie. Nie mamy przewozów, mamy trudną sytuację, jeśli chodzi o płynność finansową, mamy przerost zatrudnienia, przerost taboru oraz nieruchomości. Od kilku miesięcy staramy się konsekwentnie restrukturyzować spółkę, bo naszym celem jest jej uratowanie. Chcemy, żeby już pod koniec roku była ona jak najbardziej zdrowa, ale żeby to się udało, musimy niestety rozstać się z częścią pracowników, bo bez tego spółka nie przetrwa. Przetrwać we wtorek rano musieli za to pasażerowie, których pociągi nie mogły dojechać do i wyjechać ze stacji Katowice. Jak poinformowały PKP PLK, utrudnienia dotknęły 22 składów, a opóźnienia wyniosły łącznie 405 minut. W miarę możliwości prowadziliśmy składy drogą okrężną, która pomija katowicki węzeł kolejowy, to droga z Chorzowa przez Mysłowice i Hajduki do Dąbrowy Górniczej. Uruchomiliśmy honorowanie biletów kolei śląskich w autobusach i tramwajach ZTM na odcinku z Dąbrowy Górniczej do Gliwic. Bilety kolei śląskich honorowało także Intercity na odcinku Zawiercie-Gliwice. Po godzinie 10.30 ruch kolejowy został wznowiony. To wtedy zakończył się protest, który, jak zapowiadają związkowcy, może się powtórzyć, jeżeli nie będzie kompromisu z zarządem. Spółka pracuje aktualnie nad planem naprawczym. Ma on być gotowy jeszcze tej jesieni. Przyjęło się, że tlenek węgla niebezpieczny jest tylko zimą. Jest jednak inaczej. Czadem można się zatruć w środku lata. Wszystko z powodu upałów. Kiedy temperatura na zewnątrz jest wysoka, przewody kominowe przegrzewają się, powodując ciąg wsteczny. Kominiarze apelują więc o ostrożność przez cały rok. Fatima Orlińska. Choć do rozpoczęcia sezonu grzewczego jeszcze trochę czasu zostało, kominiarze mają ręce pełne pracy. Wszystko za sprawą wysokich temperatur, w trakcie których tlenek węgla może być równie niebezpieczny co zimą. Jak wynika ze statystyk Wojewódzkiej Straży Pożarnej, w ostatnim czasie odnotowano kilkaset zdarzeń z ulatnianiem się tlenku węgla, w wyniku czego zmarło 7 osób. Dla takich urządzeń grawitacyjnych jak piecyki gazowe z otwartą komorą spalania, jak kratki wentylacyjne, są to warunki zupełnie odwrotne do tych, do których zostały jakby przystosowane i wymyślone. Normalnie te temperatury powinny być, na zewnątrz powinna być temperatura minimum o 7-10 stopni chłodniej aniżeli w mieszkaniu. Wtedy występuje ta różnica ciśnień i te urządzenia działają prawidłowo. W momencie, kiedy mamy na zewnątrz temperatury 30 i powyżej, te urządzenia wszystkie działają odwrotnie. Czyli spaliny cofają się do mieszkań. Żeby o tym wiedzieć, trzeba mieć czujnik czadu. Od wielu lat apelujemy, strażacy apelują o montowanie czujników tlenku węgla i tlenku
lęku dymu. Oczywiście w sezonie grzewczym mówimy tutaj przede wszystkim o czujkach tlenku węgla. By te spełniały swoją funkcję, powinny być zamontowane w odległości około 1,5 metra od urządzenia grzewczego i nie bezpośrednio nad nim. Użytkownik takiej czujki powinien również dbać o to, by bateria była regularnie wymieniana. Ja na chwilę obecną nie mogę na wentylację narzekać, nic się tam nie dzieje, mieszkam tam 6 lat. No może przemyślę sprawę, nie? Wcześniej mieszkałem w starym budownictwie, bo taką rzecz posiadałem. Był to czujnik na czad i w ogóle na dym, nie? Także no miałem, ale tu uważam, że nie jest mi potrzebny. Jak jest bardzo parno i gorąco w łazience, jak się nie otworzy okna albo drzwi, to wtedy piszczy. To właśnie częste wietrzenie pomieszczeń, a także drożne klatki wentylacyjne i wywietrzniki są kluczowe dla zwiększenia bezpieczeństwa lokatorów mieszkań z piecykami gazowymi i różnymi piecami na paliwa stałe. Równie ważne są regularne kontrole drożności kominów, które są obowiązkowe co najmniej raz w roku. W sytuacji, kiedy stwierdzamy na przykład złe spalanie podgrzewacza gazowego urządzenia, przekroczenia na przykład emisji tlenku węgla w trakcie użytkowania takiego piecyka, odcinamy dopływ gazu i do momentu serwisowania i naprawy i potwierdzenia przez uprawnionego instalatora, że naprawa została wykonana, taki piecyk nie może być użytkowany. Każdy mieszkaniec wspólnoty lub spółdzielni musi umożliwić przeprowadzenie kontroli, a za brak aktualnego przeglądu grozi mandat. Jednak nie o pieniądze i kary tu chodzi, ale o życie. Ruszyła pomoc dla rodziny, która została poszkodowana w wyniku pożaru, do którego doszło w nocy z soboty na niedzielę w Jaworznie. Dom, w którym mieszkała 6-osobowa rodzina, został niemal doszczętnie zniszczony. Paweł Jędrusik. W nocy z soboty na niedzielę rozegrał się tu dramat. Dwie osoby zginęły w pożarze domu, a ogień strawił też przyległy do budynku drugi dom. 6-osobowa rodzina z tego właśnie budynku straciła dach nad głową. Teraz ruszyła zbiórka pieniędzy, którą zainicjował nauczyciel z Jaworzna i radny z tego miasta. Potrzeba co najmniej 500 000 zł. To są takie szacunkowe koszty. Jeżeli zbierzemy więcej, super. Jeżeli ciut mniej, też będzie dobrze. Ale mamy jakiś dobry początek, start. Żeby rodzina widziała, że ktoś się nimi zaopiekował, że ludzie naprawdę się bardzo mocno zmobilizowali, wszyscy chcą pomagać, więc te pieniądze zbieramy. Jeżeli będzie szansa wyrwać cały dom, to świetnie. Będą też potrzebne pieniądze, żeby wyposażyć ten dom w pralkę, lodówkę i tak dalej. Na pomoc ruszyli też sąsiedzi, mieszkańcy i szkoła, w której uczą się dzieci poszkodowanej rodziny. Pomoc zaczęła płynąć już w niedzielę rano. Że już około południa mieliśmy zorganizowane tutaj ubranka, najpotrzebniejsze rzeczy do szkoły. Także uczniowie wczoraj byli już obecni w szkole, mieli najpotrzebniejsze materiały, rzeczy. Na razie nie wiadomo, czy budynek, w którym mieszkała poszkodowana rodzina, będzie w ogóle nadawał się do remontu, czy trzeba będzie go wyburzyć. Wkrótce pogorzelcy mają otrzymać mieszkanie socjalne od miasta. Miasto oczywiście jest gotowe do tego, żeby Państwu pomóc w granicach możliwości, w granicach prawa. Przypomnijmy, do pożaru doszło w nocy z soboty na niedzielę przy ulicy Wyspiańskiego w Jaworznie. Zapalił się dom w zabudowie bliźniaczej. Po chwili ogień zajął drugi budynek. Podczas trwania akcji gaśniczej odnaleziono ciała dwóch mężczyzn, których tożsamość ustalamy. Wesprzeć zbiórkę pieniędzy na odbudowę domu poszkodowanej rodziny można na portalu Zrzutka pod hasłem Odbudowa domu po pożarze. Wakacje już się wprawdzie skończyły, ale lato trwa nadal. Temperatury powyżej 30 stopni Celsjusza utrzymają się przez kilka dni, a jeszcze przez 2 tygodnie ma być bardzo ciepło. Niektórzy będą chcieli zapewne szukać ochłody w basenach i kąpieliskach, ale nie wszędzie będzie to jeszcze możliwe, bo niektóre miasta już zakończyły sezon. Paweł Jędrusik. W Gliwicach władze miasta zdecydowały, że wydłużą czas działania wodnego placu zabaw w parku przy miejskiej palmiarni. Bardzo dobrze, że przedłużyli, że jest dłużej otwarty, że jeszcze w ten wrzesień, bo akurat syn do przedszkola jeszcze nie może iść z różnych tam powodów, ale może sobie nacieszyć się jeszcze tym piękną wrześniową pogodą. Bardzo dobrze oceniam i jest w ogóle wspaniały ten pomysł z tym placykiem tutaj i z toaletami. Po prostu przepięknie. Na razie plac będzie czynny do połowy września, ale niewykluczone, że ten termin zostanie wydłużony. Jeśli park będzie cieszył się popularnością, będzie odwiedzany przez najmłodszych Gliwiczan. Dlaczego nie? Oczywiście, że tak wszystko jest możliwe. To oczywiście zależy nie tylko od popularności, ale przede wszystkim pogody. Wodne place zabaw działają jeszcze w Katowicach, ale w tym mieście zdecydowano się zamknąć już baseny otwarte i kąpieliska, mimo że miasto chciało, aby były czynne dłużej.
Autentycznie mamy problem z ratownikami. Ten rok był absolutnie rekordowy. Kiedy kilka lat temu przychodziłem do Mosiru, to Mosir zatrudniał 30 ratowników. W tym roku 70 ratowników musieliśmy zatrudnić i sezon był tak długi i gorący, rekordowy, że po prostu ratownicy siłą rzeczy trochę się wykruszyli. Cały czas otwarte są za to miejskie baseny w Wiśle. Będą czynne do 8 września. Jest ciepło, pogoda jest fantastyczna, więc jeszcze zapraszamy i zachęcamy, żeby skorzystać z ochłody w wodzie. W Wiśle, podobnie jak w Gliwicach, decyzję o ewentualnym kolejnym wydłużeniu czasu otwarcia basenów miasto podejmie w zależności od pogody. Od kiedy Julia Szeremeta zdobyła srebrny medal Igrzysk Olimpijskich, o boksie kobiet mówi się w Polsce coraz więcej. Dlatego jest szansa, że rozpoczynające się dzisiaj Międzynarodowe Mistrzostwa Kobiet w boksie w Gliwicach wzbudzą większe zainteresowanie niż zwykle. Wśród uczestniczek są nie tylko reprezentantki Polski, bo na mistrzostwa przyjechały kobiety z Kazachstanu, Węgier czy Ukrainy. Karolina Komoda. Ostatnie przygotowania i sparingi. Ten dźwięk będzie wypełniał Gliwicką Halę Sportową przez najbliższe dni. We wtorek oficjalnie rozpoczęły się Międzynarodowe Mistrzostwa Kobiet w boksie. Na ringu zaprezentują się bokserki m.in. z Polski, Węgier, Ukrainy, Kazachstanu. Łącznie to reprezentantki 14 państw. Po są kadetki i juniorki i elita seniorki. Są to dziewczyny z Mistrzostw Europy, z Mistrzostw Świata, z Olimpiady, także w większości prawie wszystkie co trzeba. Bardzo się cieszę, bo są 19, a w naszych mistrzostwach w większości prawie 70% tych, co występowały na Olimpiadzie, brały udział w naszych mistrzostwach. Rok temu, 2 lata temu, 4 lata temu. O ile w polskim męskim boksie o sukcesy jest trudno, o tyle panie coraz częściej przebijają się do światowej czołówki. Coraz więcej kobiet zaczyna trenować boks i coraz większe wyniki mają kobiety. Im jest chyba łatwiej niż mężczyznom przebić. Nasze dziewczyny naprawdę są dobrze wyszkolone technicznie, fizycznie, także no, Polska ma dość duże sukcesy w kobiecym sporcie. Kobiecy sport, w którym ważna jest szybkość i technika, a niekoniecznie siła i pięści. Najpierw głowa. Trzeba myśleć wiele rzeczy. Później nogi i dopiero ręce. Nie na odwrót. Jak ktoś rękoma idzie od pierwszy, to znaczy do boksu musi się nauczyć z powrotem. Wszystko ustosować po kolei. Bo jeżeli głowa nie pomyśli, to ręce dużo nie zrobią, ani nogi. Trzeba głową pomyśleć, nogami podejść i dopiero rękoma uderzać. I to jest, jak mówię, że to jest sport od dawna i to jest sport inteligentny, to jest szermierka na pięści. Międzynarodowe Mistrzostwa Kobiet w boksie potrwają do soboty 7 września. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa we wtorek. Jutro informacje o stałych porach. Zapraszam, do zobaczenia.